Hello. W materiale omówimy w prosty sposób, jak działają wszystkie te tajemnicze transformery, o których każdy zapewne gdzieś coś tam słyszał i być może chciałby się czegoś więcej o tym dowiedzieć w jakiś przystępny i zrozumiały sposób. Aby nie przedłużać, transformer to stosunkowo nowa architektura budowy modeli sztucznej inteligencji. Furorę zaczęła robić w 2017 roku, gdy pracownicy Google opublikowali przełomową pracę pod tytułem Attention is all you need. Omówimy w tym materiale m.in. tytułowy opisany w tej pracy mechanizm uwagi. Ale dlaczego w ogóle Transformer? Po pierwsze, zniwelował wszystkie bolączki poprzednich architektur. Na przykład w modelach językowych, przy generowaniu lub tłumaczeniu tekstu, poprzednio używane architektury miały tendencję do gubienia po pewnym czasie informacji. Bywały też problemy ze zrównolegleniem obliczeń. Transformery rozwiązują wszystkie te problemy. Wszystkie współczesne rozwiązania opierają się właśnie na nich. Transformer składa się z dwóch elementów, z enkodera i z dekodera. Enkoder to element modelu transformer, który przekształca dane wejściowe, np. tekst, w numeryczną reprezentację, którą maszyna jest w stanie zrozumieć. Enkoder koduje informacje z danych wejściowych, uwzględniając kontekst i zależności między elementami, co pozwala modelowi na lepsze zrozumienie danych. Z drugiej strony, dekoder to część modelu, która bierze zakodowane dane z enkodera i dekoduje je, tworząc odpowiedź lub wynik. W przypadku przetwarzania języka naturalnego, dekoder generuje sekwencję słów na podstawie informacji otrzymanych od enkodera. Obie te części współpracują ze sobą w modelu Transformer, aby przetwarzać i generować język w sposób, który uwzględnia złożone zależności i kontekst w danych. Nie mielibyśmy większości obecnych technologii, takich jak współczesne modele językowe, gdyby nie transformery. Omówimy teraz po kolei oba te elementy składające się na architekturę Transformer. Zobrazujemy działanie na prostym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że chcemy wysłać do modelu zapytanie o treści „co lubi pies” oraz wygenerować na nie odpowiedź. Pozwoli to na prześledzenie na prostym przykładzie całej drogi, jaką przejdzie nasze pytanie, podążając przez cały model. Krokiem pierwszym jest wysłanie naszego zapytania do enkodera. Wchodzi ono na jego wejście, tak jak pokazano na ekranie. W pierwszej warstwie nasze zapytanie zostaje zamienione na wartość numeryczną. Odbywa się to za pomocą warstwy embeddingu. Zamienia ona wszystkie słowa lub inaczej mówiąc tokeny w naszym zdaniu na reprezentację wektorową. Każde słowo zostaje tutaj zamienione na odpowiadający mu wektor. W rzeczywistości wektory te składają się nawet z kilkuset wymiarów, ale tutaj ograniczymy się jedynie do trzech, tak aby zapewnić czytelność na ekranie. Będziemy pokazywać na ekranie tylko trzy składowe takiego wektora, a resztę możemy sobie jedynie wyobrazić, że lista tych składowych w rzeczywistości jest dłuższa. Poza samą zamianą słowa na wektory, warstwa pozycjonowania za pomocą specjalnej formuły matematycznej koduje również w takich wektorach pozycję naszych słów. Jest to konieczne, gdyż w tego typu architekturze całe nasze zdanie wejdzie do środka jako jedna sekwencja i tak też będzie przetwarzane, stąd należy gdzieś zachować informacje o tym, na jakich pozycjach znajduje się każde słowo. W tym momencie mamy już wszystkie słowa zamienione na wektory oraz zakodowane w nich pozycje w zdaniu. Przechodzimy do kolejnej warstwy w górę, do mechanizmu uwagi. Mechanizm Multi-Head Attention składa się z kilku tak zwanych głów uwagi, lub mówiąc inaczej atencji, które mogą działać równolegle. Pozwala modelowi skupić się na różnych częściach zdania jednocześnie, co jest kluczowe przy próbie zrozumienia kontekstu zdania. Każda z głów uwagi oblicza tutaj własną wartość uwagi każdego słowa w stosunku do wszystkich pozostałych słów w zdaniu. Obliczona wartość uwagi mówi, jak bardzo dane słowo powiązane jest tutaj z każdym pozostałym słowem. Na przykład, przy słowie lubi, mechanizm uwagi obliczy, jak bardzo to słowo zwraca uwagę na słowa co i pies. Jeśli wartość, jaką obliczy przy słowie pies, będzie większa niż przy słowie co, to znaczy, że słowo lubi jest tutaj w jakiś sposób bardziej skorelowane ze słowem pies niż słowem co. Cały ten mechanizm składa się z kilku połączonych ze sobą warstw, przez które przechodzimy po kolei. Na początek przekazujemy nasz wektor wejściowy na wejścia trzech liniowych warstw, które następnie przekształcą go odpowiednio w wektor zapytania, oznaczony jako Q, wektor klucza, oznaczony jako K i wektor wartości, oznaczony jako V. W naszym przypadku wektory wejściowe reprezentują słowa lub inaczej tokeny, które kodują słowa co, lubi, pies oraz znak zapytania. Wszystkie te cztery wektory przekazujemy tutaj do każdego z tych trzech wejść tutaj. Dlaczego przekazujemy ten sam wektor aż na trzy wejścia, zobaczymy za chwilę. Idziemy dalej. Teraz, za pomocą tych trzech warstw, każdy z wejściowych wektorów jest przekształcany na trzy inne wektory. Wektor zapytania, wektor klucza i wektor wartości.
Dokonuje się to w każdej z tych warstw poprzez mnożenie wektora danego słowa przez odpowiednie macierze WAG, czyli tak naprawdę przez parametry naszej sieci, które zostały odpowiednio ustawione podczas procesu uczenia. Każda z tych macierzy WAG odpowiada za przekształcenie wektora wejściowego na odpowiedni wektor zapytania, klucza lub wartości. Na przykład wektor słowa co jest mnożony przez macierz WAG zapytań, aby uzyskać wektor zapytania. Podobnie jest mnożony przez macierz WAG kluczy, aby uzyskać wektor klucza i przez macierz WAG wartości, aby uzyskać wektor wartości. Ta sama procedura stosowana jest do pozostałych wektorów. Czym jednak są te zapytania, klucze i wartości? Pozwalają one na określenie zależności pomiędzy słowami oraz tego, jak bardzo każde słowo jest tutaj związane z innym słowem. Będziemy tworzyć macierz wartości opisującą, jak bardzo dane zapytanie jest powiązane z danym kluczem. Można sobie wyobrazić zasadę działania na prostej analogii. Jeśli porównywać to do wyszukiwarki internetowej, to zapytanie byłoby tutaj frazą, na temat której szukamy jakiejś informacji. Klucze byłyby tytułami znalezionych wyników, a wartości treścią pod tymi kluczami zawartą. Im bardziej dany klucz pasuje do zapytania, tym bardziej powinniśmy skupić się na treści, jaką zawiera. Będziemy tutaj odpytywać o wszystkie po kolei słowa w naszym zdaniu. Wektory słów, o jakie pytamy, będą naszymi zapytaniami, następnie kluczami będą wszystkie pozostałe słowa. Stopień podobieństwa wektora zapytania do wektora klucza określamy za pomocą obliczania iloczynu skalarnego pomiędzy nimi. Na ekranie widzisz właśnie wzór służący do określania takiego podobieństwa pomiędzy dwoma wektorami. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak, spójrzmy na ułożenie dwóch wektorów w przestrzeni. Im bardziej różnią się kierunki wektorów, tym mniejszy jest ich iloczyn skalarny, a im są bliżej, tym jest on większy. Tę prostą zależność wykorzystuje się również i tutaj. Przechodzimy do kolejnej warstwy, w której dokonuje się obliczanie podobieństwa pomiędzy naszymi wektorami. Dla każdego z wektorów reprezentujących nasze słowa obliczamy iloczyn skalarny ze wszystkimi pozostałymi na zasadzie każdy z każdym. Aby wyobrazić sobie, jak to się odbywa po kolei, możemy sobie wyobrazić, że naszym zapytaniem jest w tej chwili wektor reprezentujący słowo lubi, a kluczami będą odpowiednio najpierw co, a następnie pies. Iloczyn skalarny wektorów lubi i co obliczyć możemy tak. Analogicznie obliczyć możemy iloczyn skalarny wektorów lubi i pies. Po obliczeniu wszystkiego otrzymujemy macierz opisującą wartości podobieństwa pomiędzy wszystkimi wektorami w zdaniu. Stanowią one wartości korelacji pomiędzy słowami, czyli wartości określające, jak bardzo w naszym zdaniu jedno słowo jest powiązane z drugim. Im większa tutaj wartość, tym bardziej dane słowo powinno skupić swoją uwagę na drugim. W następnej z warstw dochodzi do przeskalowania wyników iloczynu skalarnego do mniejszych wartości. Jest to konieczne, ponieważ iloczyn skalarny może prowadzić do bardzo dużych wartości, które mogą powodować problemy podczas obliczania funkcji softmax, która jest następnym krokiem w mechanizmie atencji. Funkcja softmax jest bardzo wrażliwa na duże wartości, co oznacza, że nawet niewielka różnica w wartościach wejściowych może prowadzić do bardzo dużej różnicy w wartościach wyjściowych. To może prowadzić do sytuacji, w której jeden lub kilka elementów dominuje nad resztą, co jest niepożądane. Skalowanie wyników iloczynu skalarnego odbywa się za pomocą dzielenia macierzy przez pierwiastek kwadratowy z liczby będącej wymiarem wektorów kluczy, który jest stałą wartością. W naszym przykładzie z liczby 4. Następnie tak przeskalowany iloczyn skalarny jest normalizowany za pomocą funkcji softmax, tak aby suma wartości kluczy w każdym zapytaniu wynosiła 1. W efekcie otrzymujemy coś takiego. Są to wagi naszej atencji. Po przejściu przez funkcję softmax są one teraz wartościami prawdopodobieństwa pomiędzy 0 a 1. Wartości te następnie powiedzą modelowi, na które słowa w zdaniu zwrócić większą uwagę, a na które mniejszą. Sprawdźmy jeszcze, czy wagi atencji np. wektora lubi rzeczywiście po zsumowaniu równają się 1. Tak jest, zgadza się. W następnym kroku mnożymy wektory wartości przez otrzymane w kroku poprzednim wagi atencji. Daje nam to w wyniku zestaw nowych wektorów. Wagi atencji decydują o tym, jak bardzo skupiamy się na każdym słowie. Im mniejsza waga, tym mniej słyszalne będzie to słowo w końcowym wektorze. To pozwala modelowi skupić się na najważniejszych słowach, a mniej istotne zagłuszyć. Wektory, jakie otrzymujemy w wyniku, zawierają już nie tylko informacje o słowie lub tokenie, jaki kodują, ale również informacje o tym, jaką rolę pełnią w kontekście zdania. Zawierają informacje zarówno o samym słowie, jak i o jego relacji do innych słów w zdaniu. Teraz ważna rzecz. Mechanizm atencji może składać się z wielu takich głów, przy czym każda z tych głów będzie równolegle przetwarzać dane pod nieco innym kątem. Pozwala to wyodrębnić z danych więcej wzorców, niż gdyby odbywało się to za pomocą tylko jednej takiej głowy.
Jedna z głów uwagi może na przykład być nauczona do wyodrębniania jednego typu korelacji, podczas gdy inna może skupiać się na czymś zupełnie innym. Aby każda z tych głów mogła pracować niezależnie, wektory wejściowe dzielone są na tyle części, ile głów uwagi znajduje się w modelu. Każda z głów uwagi przetwarza następnie jedynie swoją partię danych. Po wykonaniu swojej pracy, czyli obliczeniu wag atencji za pomocą wyuczonego podczas treningu sposobu, każda z głów zwraca swoje wyniki i następnie wyniki te łączone są w całościowy wynik za pomocą warstwy znajdującej się dalej. Na samym końcu wektory wyjściowe są jeszcze przekształcane liniowo do ostatecznego wektora wyjściowego. Przekształcenie liniowe jest realizowane przez mnożenie przez macierz wag, która jest nauczona podczas procesu treningu. Po przejściu przez mechanizm uwagi, informacje są przetwarzane przez sieć neuronową. Ta sieć składa się z dwóch warstw liniowych, które są oddzielone funkcją aktywacji relu. Warstwa sprzężenia w przód dokonuje dalszych przekształceń na wektorach i pełni tutaj równie ważną rolę co mechanizm uwagi. Wartości parametrów tej sieci ustalane są podczas procesu uczenia modelu. Na końcu enkoder generuje finalny wektor wyjściowy każdego słowa w zdaniu. Wektory te zostaną następnie przekazane do dekodera. Prześledzimy teraz, jak odbywa się generowanie wyjściowej sekwencji w czasie krok po kroku. Dekoder pracuje sekwencyjnie, a więc w każdym kroku generowane jest tylko jedno kolejne pojedyncze słowo, które następnie dołączane jest do wygenerowanej już uprzednio sekwencji słów lub inaczej tokenów. Na samym początku pracy dekodera kierowany jest do niego pierwszy token w generowanej sekwencji. Jest to specjalny token startowy. Token startowy przechodzi, podobnie jak w przypadku enkodera, najpierw przez warstwy, które zamieniają go na jego reprezentację wektorową. Po zamianie wektor reprezentujący token start wchodzi dalej do mechanizmu atencji, w którym obliczane są wagi atencji całej wygenerowanej jak do tej pory sekwencji. Na samym początku nie ma tu wiele do liczenia, gdyż mamy póki co jedynie nasz startowy token i nic więcej. Następnie całość przechodzi przez kolejne warstwy, aż do mechanizmu atencji encoder-decoder. Tutaj obliczane są powiązania pomiędzy słowami z enkodera ze słowami wygenerowanymi jak do tej pory w dekoderze. Zapytaniami są tutaj wszystkie słowa w już wygenerowanej przez dekoder sekwencji, a kluczami i wartościami są wyjścia z enkodera. Każde słowo z dekodera sprawdza zatem tutaj swoje powiązanie z każdym słowem z enkodera, a więc ze wszystkimi słowami składającymi się na nasze zapytanie, co lubi pies. Wynik przechodzi dalej przez kolejne warstwy i kieruje się w stronę klasyfikatora. W tym miejscu obliczane jest prawdopodobieństwo tego, jakie słowo powinno wystąpić jako następne. Najbardziej prawdopodobne słowo kierowane jest na wyjście dekodera. Wygenerowane słowo następnie dołączane jest do wygenerowanej już sekwencji i rozpoczyna się generowanie kolejnego słowa. Cała procedura powtarza się i tak aż do końca, czyli wygenerowania specjalnego tokena kończącego sekwencję i mówiącego modelowi, że powinien zakończyć generowanie dalszych słów. W każdym z tych cykli obliczane są wagi atencji wszystkich wygenerowanych do danego momentu słów. Model na bieżąco modyfikuje skupianie swojej uwagi, biorąc pod uwagę to, co już zostało wygenerowane. Również żadna informacja o danych wejściowych nie jest tutaj tracona. Podczas każdego przebiegu bowiem obliczane są powiązania z wejściową sekwencją pochodzącą z enkodera. Po wygenerowaniu tokenu kończącego dekoder kończy swoją pracę. Mamy już wygenerowaną sekwencję wyjściową, którą widzimy właśnie na ekranie. To koniec. Omówimy teraz różnice w działaniu mechanizmów atencji w przypadku dekodera, gdyż różnią się one nieznacznie od tych w enkoderze. Wróćmy teraz na moment do kroku numer 3, w którym wygenerowane mieliśmy dopiero słowa pies i lubi. Pozwoli to pokazać mechanizm maskowania, gdyż jak zapewne widzisz, mechanizm atencji w przypadku dekodera nazywa się nieco inaczej i nosi nazwę Masked Multi-Head Attention. Wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy tutaj na etapie obliczania wartości atencji słowa pies. Gdy słowo pies było generowane, nie było tutaj jeszcze słowa lubi, gdyż zostało wygenerowane dopiero później. Tym samym wyliczamy tutaj wartość w stosunku do słowa, które na etapie pojawienia się słowa pies jeszcze nie istniało. Tym samym tych tutaj wartości nie powinniśmy tutaj obliczać, gdyż dotyczą one dopiero przyszłości. To samo tyczy się pozostałych słów. Aby uniknąć obliczania wartości, które pojawią się po danym słowie dopiero w przyszłości, stosuje się tutaj maskowanie przyszłych słów. Używa się do tego maskę, którą dodaje się do macierzy. Maska taka zawiera w miejscach, które nie powinny być dodawane do wyniku wartości minus nieskończoność. Pozwala to na pozbycie się tych partii z końcowego wyniku. Kolejna różnica dotyczy mechanizmu atencji decoder-encoder. O ile poprzedni mechanizm atencji, jaki widzieliśmy przed chwilą, operuje tylko na słowach wygenerowanych w samym dekoderze, tak ten tutaj operuje zarówno na danych z enkodera, jak i dekodera.
Mechanizm tutaj oblicza korelacje pomiędzy słowami wygenerowanymi przez dekoder oraz słowami pochodzącymi z enkodera. Na wejście zapytań, oznaczone jako Q, wchodzą tutaj słowa wygenerowane przez dekoder. Na wejścia kluczy i wartości wchodzą natomiast słowa pochodzące z enkodera. Każde słowo wygenerowane w dekoderze jest tutaj porównywane z każdym słowem pochodzącym z wejścia enkodera. Obliczenia, jakie się tutaj dokonują, są takie same jak w przypadku pozostałych mechanizmów atencji. Jedyną różnicą jest to, że dane tutaj wchodzą z obu kierunków, z enkodera i dekodera. Dekoder po prostu odpytuje tutaj o korelację każdego z wygenerowanych przez siebie słów ze słowami podanymi przez nas na wejściu. Kolejna rzecz do zobrazowania to proces wybierania kolejnego słowa w zdaniu. Ten mechanizm składa się z kilku warstw. Mamy tutaj warstwę o wielkości odpowiadającej wszystkim słowom lub tokenom, jakie model posiada w swoim słowniku. Dokonuje się więc tutaj klasyfikacja. Wybierana jest klasa reprezentująca dany token lub słowo, a te, które uzyskają tutaj największe wartości, będą najbardziej prawdopodobnymi następnymi słowami w naszej sekwencji. Wartości obliczone tutaj przy każdym ze wszystkich możliwych słów są następnie kierowane do funkcji softmax, która podobnie jak w mechanizmie atencji zamienia wartości na prawdopodobieństwa z przedziału od 0 do 1. Na wyjściu wybierana jest wartość o największym prawdopodobieństwie i tym samym otrzymujemy następne słowo w sekwencji. Tak w wielkim skrócie działa architektura Transformer. Omówiona została tutaj w prosty sposób ogólna koncepcja działania. Wszystko zostało tutaj przedstawione w formie mocno uproszczonej, ale chodziło jedynie o przedstawienie ogólnej struktury. Tak, aby każdy, kto gdzieś kiedyś słyszał nazwę Transformer, a nie wie co to i chciałby się w przystępny sposób czegoś o tym dowiedzieć, bez jakiegoś głębszego zagłębiania się w tematykę, mógł sobie mniej więcej wyobrazić w prosty sposób zasadę działania. A jeśli temat Cię zainteresował i jednak chciałbyś zagłębić się w temat bardziej, to w internecie znajdziesz całą masę bardziej szczegółowych opracowań. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Jeśli chcesz, zasubskrybuj kanał, aby dostać powiadomienie o kolejnym nowym materiale.